Niech Pan obdarzy Was spokojem, Czwartek, siódmego tygodnia okresu wielkanocnego. Podobno wspólny wróg jednoczy. Tak mówi jedno z naszych powiedzeń czy przysłów, ale tylko podobno. I możemy się przekonać o tym na przykładzie dzisiejszej liturgii Słowa, bardzo ciekawej liturgii Słowa. W Ewangelii Pan Jezus modli się o jedność, jedność wśród swoich uczniów, jedność wśród swoich wyznawców, byśmy powiedzieli, czy o jedność chrześcijan. A w pierwszym czytaniu od razu widzimy w praktyce, czym jest brak jedności, nawet w perspektywie wspólnego wroga. Tym wspólnym wrogiem jest Oczywiście święty Paweł, który jest w Jerozolimie i tam w obecności Sanhedrynu przez Trybuna Rzymskiego jest przesłuchiwany. Tam jest oskarżany właśnie o, o to, że głosi Chrystusa, głosi Chrystusa jako Mesjasza, głosi jego zmartwychwstanie. I Paweł, kiedy staje na tym przesłuchaniu, ma świadomość, przed kim staje, ma świadomość tych różnych konfliktów, różnych wewnętrznych frakcji, które istnieją wśród Żydów, i przeinteligentnie. Staje i mówi, dlaczego tu jest. Oczywiście mówi prawdę, mówi tak jak wierzy, mówi to, wobec czego jest przekonany, ale jednocześnie doskonale wie, że to, co teraz powie, jeszcze bardziej spolaryzuje grupę faryzeuszów i sadyceuszów. Mówi o tym, że spodziewa się zmartwychwstania umarłych, a jak podaje nam autor Dziejów Apostolskich. Sadyce... Kiedy to powiedział, doszło do rozłamu wśród zebranych. Sadyceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Paweł staje przed tym sądem jako faryzeusz, jako syn faryzeuszów, tak się przedstawia, i mówi: Stoję tu dlatego, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. No, my doskonale wiemy, że staje tam trochę z innego powodu, ale przecież on nawet nie tyle, że spodziewa się tego zmartwychwstania, co on spotkał samego zmartwychwstałego, czyli Chrystusa. On już o tym jest przekonany, on to głosi. Ale teraz właśnie wykorzystuje ten brak jedności. I mimo że tu jest wspólny wróg, to dalej nie potrafią się, byśmy powiedzieli tak kolokwialnie, dogadać, dalej nie ma między nimi jedności. No powstaje takie wzburzenie, że trybun obawiając się, ażeby nie rozszarpali Pawła każe go stamtąd zabrać, czyli oni się już kłócą między sobą, zupełnie nie patrząc na to, że Pawła już pośród nich nie ma, czyli pozornie tego, który miał być oskarżanym. Widzimy czym jest brak jedności, widzimy dlaczego ta jedność jest tak ważna i Chrystus przed swoją męką, przed swoją śmiercią o tą jedność się modli. Mówi Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I aby oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jedność buduje, byśmy powiedzieli. Tak jak czasami mówimy, że zgoda buduje, a rozłam rujnuje. Brak jedności rujnuje. Brak jedności rujnuje nasz samy, kiedy w nas nie ma jedności. Też to troszkę zahaczając o trochę psychologię, kiedy właśnie nie ma spójności, kiedy nie mamy kontaktu z samym sobą, widzimy, jak człowiek jest zrujnowany, inaczej żyje niż myśli, inaczej żyje niż by chciał. W ogóle nie reflektuje nad tym, jak postępuje, co mówi, co robi, dlaczego tak mówi, dlaczego tak robi. Brak tej wewnętrznej spójności, brak wewnętrznej jedności jest dla nas niszczący. Brak naszej relacji z Bogiem też potrafi nas niszczyć, a potem na zewnątrz, wśród naszych domów, pośród rodziny, pośród małżeństw, również w wspólnotach zakonnych, również w całym Kościele, brak jedności potrafi zrujnować. Dlatego Chrystus o tą jedność dzisiaj się modli, dzisiaj my też chcemy o tą jedność się modlić. I widzimy, że tym, który przynosi jedność, jest Duch Święty, ten, który wlewa w serca nasze miłość, ten, który wlewa przekonanie o tym, że jesteśmy kochani, że możemy do Ojca wołać, do Boga możemy wołać, Ojcze, możemy wołać Abba. A jeśli będziemy wiedzieli, że Bóg jest naszym Ojcem, to jest naszym Ojcem. Tak jak mówimy w modlitwie, Ojcze nasz, nie tylko Ojcze mój, ale Ojcze nasz. Jeśli On jest naszym Ojcem, On jest moim Ojcem. To wtedy będę miał świadomość też i tego braterstwa tutaj na ziemi, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca, w Chrystusie jesteśmy braćmi i siostrami. Niech Duch Święty przyjdzie i pomoże nam o tą jedność w nas, o tą jedność z Bogiem i o tą jedność pośród wszystkich ludzi, a w sposób szczególny o tą jedność pośród wierzących. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przemieni nas wewnętrznie swoimi darami i stworzy w nas serce nowe, abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.